moje sumienie jest czyste. Tak w jednym z wywiadów już po odsunięciu od władzy stwierdził Pol Pot, przywódca komunistycznej Kambodży i lider ruchu Czerwonych Kmerów. Te słowa nikogo by nie zdziwiły, gdyby nie to, że w czasach jego rządów zamordowano prawie 2 miliony ludzi w liczącej niewiele ponad 7 milionów Kambodży.